Hej kochani, dzisiejszy film to będzie butowniczka, taki back to school, buty idealne na jesień, pokażę wam wybór mój i moich przyjaciółek. Mam tutaj mnóstwo pięknych, kolorowych pudełeczek od René Shoes, cudownie zapakowane. Poprzedni film wam się podobał i wiem, że zablokowaliście stronę, więc myślę, że tym razem też tak będzie, bo zobaczycie tu kilka hitów. No i zostańcie ze mną do końca, bo mam dla was super rozdanie z tą firmą. Możecie wygrać zapas butów dla siebie. Zapas, czyli nie jedną parę, zapas. Dobra kochani, lecimy po kolei. Będę wam pokazywać wszystkie paczuszki, wszystkie pudełeczka. Tak jak wam mówiłam w poprzednim filmie dla René i link wam dam w opisie. Wszystkie są pakowane w takie piękne pudełka ozdobne, które możecie później wykorzystać inaczej, na przykład pakując do kosmetyki czy lakiery czy coś. Dziewczyny zawsze mają mnóstwo rzeczy, które się tutaj nadadzą i zmieszczą. Pierwsza para. Otwieram razem z wami. I znowu te cudowne naklejki. Boże, jak ja to uwielbiam. Prezent specjalnie dla ciebie zapakowała Kasia. Real girls have too many shoes. Za dużo butów, nie znam takiego określenia. Takie rzeczy mogłabym nosić na swojej koszulce, po prostu jestem prawdziwą butowniczką. Jeśli jestem z Wenus, to musi być tam dużo butów. Nie wiem, kto to wymyśla. I love Renee. Me and my shoes, perfect couple. I otwieram buty. Są tak piękne. No powiedzcie sami, czy to nie są szpilki idealne? To są szpilki dla mojej przyjaciółki, są po prostu piękne. Idealne, całe turkusowe razem z podeszwą, to jest po prostu szał. Jak to są cudowne buty. Rozmiar to 38. Boże, jak ja bym chciała móc nosić takie buty, to bym codziennie w takich chodziła. Niestety nie mogę, ale zazdroszczę wszystkim dziewczynom, które mogą. A także link macie na dole, link do wszystkiego macie na dole. Pięknie. Wiecie co, ja bym sobie je kupiła, żeby je postawić po prostu w tle gdzieś, w tle filmów na szafce. Takie są piękne. Ale lecę dalej, bo butów mam tu dziś dużo i pięknych pudełek też. Kolejne piękne pudełko. Czuję się normalnie jak w gwiazdkę i naprawdę to opakowanie zmienia wszystko. Jest wielka przyjemność otwierać. Kolejne buty to są bobki. Też zamówiła je moja przyjaciółka. Są bardzo eleganckie, z takim panelem tutaj a la metalowym, zapinane od środka. O, jest ocieplany ten bucik lekko. Fajne są takie grube słupki, bo to są, bo są bardziej stabilne niż jakieś szpileczki. No i z przodu też mamy metalowy element. Takie buty co roku pojawiają się w Zarze, a tutaj możecie je dostać o wiele taniej, więc coś ślicznego. I wyglądają na bardzo wygodne. Nie mają tutaj żadnych zwężeń, przewężeń, są dosyć szerokie. Prezent zapakowała Agnieszka, znów mamy piękne naklejki. A te koturne zamówiłam już dla siebie. Prawdziwe jesienne koturny. Zobaczcie, są dosyć wąskie z tyłu. Tu z przodu jest ok. I są dość szerokie znowu. I mają tu gumkę. Uwielbiam takie buty z gumką, bo można idealnie dopasować stopę. Przez to, że jest koturna, to buty nie wydają się aż tak duże. Wiem, że to głupio wygląda, jestem jeszcze opalona, wiecie, lato, te klimaty, ale poczekajcie chwilkę i zaraz będzie jesień. Także już, moim zdaniem, powinniśmy rozglądać się za jesiennymi bucikami. Prześliczne. No i taki przemiły materiał. Pytacie mnie też bardzo często, jakie rozmiary zamawiać, jaki ja mam rozmiar i słuchajcie, nawet w sklepie ciężko jest powiedzieć, jaki rozmiar, bo ja normalnie mam 41, ale wiecie, trzeba patrzeć na centymetry. W każdym sklepie to jest inaczej, więc nie patrzcie na stronie tylko na rozmiary, ale zwracajcie uwagę właśnie na centymetry. I następna para. Szalenie są cudne. O, jakie piękne buciki. I muszę sprawdzić, czy się w nie zmieszczę, bo jak nie, to powędrują też do mojej przyjaciółki. Właśnie ona się na nie czaiła, bo są takie piękne, niebieskie, no i zobaczcie, takie grube. Fajne będą właśnie też na taką wczesną jesień, na takie babie lato. Super do dżinsików, ja bym nawet do sukienki założyła, co sądzicie. Na lato jeszcze za ciepło, ale na jesień już będą świetne, właśnie idealne na back to school. Muszę tu przyspieszyć, słuchajcie, bo tych butów mam tyle, że to się w ogóle nie kończy, ta moja górka butów. Kolejne pudełko zapakowała Laura. B jak buty. Wiecie, M jak miłość, B jak buty. I te buty zamówiłam dla siebie. Czy takie, wiecie, pożegnanie z latem. Może jeszcze je założę, może dziś je założę. Czy jest ciepło, może je założę. Po prostu bajka, czy one nie są piękne? Zawsze chciałam mieć takie buty z pomponami. Oczywiście oglądamy je na Instagramie, wszyscy je mają. Na stronie znajdziecie duży wybór, ale też patrzcie dobrze na rozmiary. Pomimo to, że jest kilka rodzajów z pomponami, to nie wszystkie mają tą samą rozmiarówkę, więc zwracajcie uwagę właśnie na centymetry. Lecimy z następnym różowym pudełkiem. Bardziej niż o księciu z bajki marzę o nowej parze butów. Może zabiję się w tych szpilkach, ale przynajmniej umrę w pięknych butach. Nie mogę z tych tekstów, znowu. I kolejna para, idealna na jesień. Znowu koturenki, tym razem dla mojej przyjaciółki. Proszę bardzo, tak się prezentują, z tyłu mają kokardkę.
Można oczywiście sobie tutaj dowolnie związać, ale myślę, że wygląda to bardzo elegancko. No i kolor to taki typowy nudziak. Znowu mamy taką cienką podeszwę. Fajnie, że właśnie ta koturna nie jest taka, wiecie, masywna. Jest właśnie taka zgrabna, taki ala obcasik. Zapinana od środka. Co wam mogę tu dużo powiedzieć? No nawet podeszwa jest ocieplana, więc co? Będzie naprawdę ciepło jesienią. Śliczne buty i były w różnych kolorach. Ten liść mi cały czas przeszkadza, ale jakoś tak już usiadłam przy tym liściu, więc już siedzę. Kolejne pudełeczko jest miętowe. I prezent zapakowała Kasia. Dobra, teraz wdech. Patrzcie, jakie słodkie. Z takim sztucznym futerkiem z przodu, ale śliczne buciki. Ciekawe, czy będą na mnie dobre, jak nie, to powędrują do mojej Madzi. Trzymajcie kciuki, żeby były dobre. Po prostu śliczne, wyglądają jak takie eleganckie kapciuszki, ale są to baletki do chodzenia. Piękne są naprawdę. I też były w różnych kolorach. Ja bym się tym mogła zajmować zawodowo, wiecie, cały dzień otwierać pudełka z butami, naprawdę. Różowe pudełko. I pakowała Laura i znowu mam mnóstwo fajnych naklejek. Food or shoes? That's a question. Co wybieracie? Food or shoes? O, to wybrała moja przyjaciółka. Jakie śliczne. Jakie śliczne, nie mogę. Jakie mięciutkie. Fajna, miękka podeszwa. Takie sportowe buciki. Też były w kilku kolorach, były niebieskie, no różne. I to są fajne buty, bo są wsuwane. Jak wiecie, ja uwielbiam takie wsuwane, kapciowate buty. Nie lubię, żeby jakoś je bardzo wiązać, bo zawsze mi się rozwiążą. Jest tutaj oczywiście wiązanie, ale ono jest bardziej takie dekoracyjne, bo but jest wsuwany, nie mamy tutaj wyraźnego jakiegoś języka. Bardzo ładne. Strasznie. Prezent pakowała Kasia. Ulala. Jakie frędzelki. Jak będziemy chodzić, to będą sobie tak latać frędzelki. Uwielbiam w ogóle frędzelki przy butach. Nie wiem, czy tutaj dobrze widzicie. Mówię wam, muszę z moimi przyjaciółkami się spotkać i wszystko pomierzyć. Wydaje mi się natomiast, że większość niestety na mnie nie będzie pasować, bo ja mam rozmiar 41, ale tak jak mówiłam, zamówienie jest robione aż przez 3 osoby. I znowu mamy solidny obcas. Tutaj nie mamy koturny z przodu. I też są takie delikatnie ocieplane w środku. Super. Bardzo mi się podobają. I ostatnie już pudełko. O, jaki smuteczek. Ostatnie pudełko pakowała Laura. Bardzo podobne do tych poprzednich, różowych, ale te są z zamszu już. Coś a la Stella McCartney. I tu już jest 41, czyli mój rozmiar. Bardzo ładny taki jakby zgaszony róż. Podoba mi się ten kolor, taki nudoróż. Nudoróż. Też nie mamy tutaj wyraźnego języka, co jest bardzo fajne, ja to bardzo lubię, żeby właśnie wsuwać buty w ten sposób. Zobaczcie, jaka fajna podeszwa, także też mi się podobają. Kochani, mam dla was teraz cudowne rozdanie, po prostu cudowne. Takiego rozdania na moim kanale jeszcze nie było. Po pierwsze na kod zniżkowy, stylizację 21, macie 21% zniżki na wszystkie buty na stronie Rena. A kod zniżkowy jest ważny aż do końca października, także się spieszcie. Po drugie, jedna z was, jedna osoba wygra zapas butów, 6 par, aż 6 par butów i też możecie tak otwierać jak ja przepiękne pudełeczka z wymarzonymi przez was butami. Tak samo możecie zrobić to u siebie w domu. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Rene, wybierzecie te 6 par butów i napiszecie mi w komentarzu nazwy tych butów oraz wasz rozmiar i uzasadnicie, dlaczego to wy macie wygrać zapas butów na jesień od Rene i ode mnie. Wybiorę taki komentarz, który będzie najbardziej kreatywny, który najbardziej mi wpadnie w oko i uznam, że ta osoba jakby najbardziej zasłużyła na 6 par butów. Ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo mam 3 nagrody pocieszenia po jednej wybranej parze butów, także nie załamujcie się, jeżeli nie wygracie głównej nagrody. 6 par całego zapasu możecie nadal wygrać po jednej wybranej przez siebie parze butów. Także myślę, że rozdanie jest świetne. Dziękuję Rene za przesyłkę, za butę, dziękuję za kod dla moich widzów i dziękuję za to rozdanie, za ufundowanie nagród w tym rozdaniu. Ja się bardzo z tego powodu cieszę i nie mogę się doczekać już waszych komentarzy. Piszcie na dole. No i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa. No i zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie film o butach.